Cześć, witajcie. Dzisiaj chcę pokazać Wam oferty pracy ze strony Alfred i mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie, że będzie wszystko ładnie widać. Więc mamy ofertę pracy do pizzerii i oferta pracy do pizzerii jest do 22 marca, można składać podania. Trzeba oczywiście piec, umieć taką pizzę i tu nie ma podanego numeru kontaktu, więc musicie tutaj składać swoje podania. Następną ofertą pracy tutaj, którą znalazłam, jest praca w magazynie w szpitalu. Chodzi o kuchnię, o magazyn z kuchni i również o wydawanie posiłków. Jakie obowiązki są do tego, to wam powiem, nie wiem, ale na pewno trzeba znać język islandzki, także to nie jest dobra oferta na dziś, ale można zawsze się przejść do szpitala, złożyć podanie na ulicy Eriksgata koło katedry. Tam jest taki budynek i tam jest właśnie ich biuro. I wam powiem, praca w kuchni jest ciężką pracą. Ja pracowałam kilkanaście lat temu w szpitalu w kuchni. Była to ciężka praca, ale praca państwowa, kiedy miało być wolne, tak było wolne, szło nawet wówczas dosyć dobrze, powiem, zarobić w porównaniu do innych prac, gdzie mnie oszukiwano, ale jest to naprawdę ciężka, ciężka praca tam w kuchni, w szpitalu, także trzeba mieć kondycję. A zmywak, jak to zmywak, wiadomo. Następną pracą jest praca na poczcie, która jest w miejscowości Chopin. Miejscowość Chopin jest oddalona od Reykjaviku o, nie wiem, około 400 km. I są to dwie prace. Jedna to jest kierowcy i to jest od 8 do 16:45. I druga to jest do roznoszenia listów. Praca zaczyna się o godzinie 8:30. I to też możecie tam złożyć podanie, jeżeli ktoś wybiera się w tamtym po prostu kierunku. Następną pracą jest praca w firmie Nostra. Do 29 marca można składać. Trzeba mieć prawo jazdy, mówić po angielsku, ciężko pracować i być pozytywnym. Oczywiście oni tutaj zapewniają, że będzie dobra wypłata, ale tak w dzisiejszym czasie, co to znaczy dobra wypłata, tego ja nie wiem. I tu macie e-mail, możecie się kontaktować. Także gerdur@nostra.maupanostra.is. Następną pracą, którą tutaj bym zobaczyła dzisiaj, jest też ogłoszenie w języku angielskim do pralni i trzeba właśnie znać angielski. Tak, i ciężko pracować i w ogóle mieć takie doświadczenie, jeżeli chodzi o jakieś właśnie menadżerowanie. Prawdopodobnie kontakt jest do Stefana na Małpa Nostra, ale wam powiem, co to znaczy ciężka praca. To znaczy prawdopodobnie, że będziecie pracować po prostu naprawdę ciężko i oni będą bardzo dużo wymagać. Co jeszcze tutaj z takich ciekawych prac ja widzę, bo naprawdę dzisiaj jest bardzo mało tych prac. Tutaj potrzebują kogoś do kuchni, ale trzeba znać język islandzki w mowie i piśmie, także to prawdopodobnie dla większości nie będzie się nadawało tutaj osób. I jeszcze co mamy dzisiaj? Mamy tutaj na przewodnika do Arctic Adventures. To trzeba znać bardzo dobrze angielski, islandzki oraz wiedzieć trochę o Islandii. Także dla przyjeżdżających na początek, to dzisiaj tutaj nie jest tak wiadomo od razu. Tu mamy pracę dla elektryka w firmie Veitur. Ta praca jest dla osoby, która ma wykształcenie wyższe w tej firmie. I tak samo dla tego, dla hydraulika. Hydraulika, ciekawe, tam w tym, no ale może takie coś jest, albo ja źle zrozumiałam, ale chyba dla hydraulika to było tutaj dla sprzedaży do Mazdy, także to może być nie taka praca, jaką dzisiaj szukamy dla Was tutaj. O, tutaj jest na przykład praca na wakacje sezonowa.
Aha, bo to jest na północy Islandii, czyli tam Akureyri i te okolice. Co oni tutaj wymagają? No, oczywiście wymagają znowu bardzo dobry islandzki, żeby się posługiwać. I jeszcze co my tu mamy ciekawego? Tak patrzę, ale dzisiaj widzę, że idzie tak słabo z tymi pracami. Oczywiście też jest ogłoszenie dla kierowcy samochodu ciężarowego. Trzeba znać język islandzki, ale wiecie co, nie załamujcie się. Ważne, żeby po prostu mieć te uprawnienia, znać język angielski i ja myślę, można zawsze spróbować złożyć takie coś. Jeżeli ktoś zna, widzę, język niemiecki, to może tutaj na orki sobie złożyć jako przewodnik turystyczny. I wam powiem, że tu dzisiaj bardzo mało jest takich prac. Ja widzę w ogóle jakichkolwiek takich interesujących. Tutaj jest praca no, na ten turystyczny przewodnik na 80% do 1 maja. Tu widzę, że angielski wystarczy, bo ogłoszenie jest złożone po angielsku. Mogą składać mężczyźni i kobiety. 7 dni pracy, 7 dni wolnego. Aha, trzeba umieć pracować na botach, na tych małych łódeczkach, małych stateczkach, ale to nie jest wymagane. Angielski język wpisany w mowie i piśmie też będzie bardzo dobrze, czyli oni po prostu aż tak mocno nie stawiają poprzeczki. Także możecie próbować, jeżeli jesteście bardzo mili i macie siłę przebicia, może się komuś to udać. No i tutaj jeszcze tak, tu już jest do księgowego, także to wiecie co, jest bardzo mało gdzieś tych prac i po prostu ja jestem zdziwiona, że jest ich tak mało. Zawsze mi się wydawało, że tych prac będzie więcej, że typu sprzątanie i tak dalej. Także piszcie mi, co uważacie, gdzie można jeszcze zobaczyć, gdzie są te prace, ponieważ ja tak naprawdę nie orientuję się za mocno. Jeszcze są prace w biurze pracy, tutaj lokalnym. I zaraz tam wejdziemy. Już zaraz wchodzimy i zaraz zobaczymy, co oni oferują nam na dzisiaj tu w biurze pracy islandzkim. Tak, bo tutaj też było troszeczkę ofert, patrzałam, one są nie do końca aktualne, trzeba bardzo patrzeć na datę, dlatego że te oferty są często bardzo długo wiszą i no, tak jak mówię, nie zawsze są usunięte, a są już nieaktualne. Także w biurze pracy mamy oto takie oferty. Mamy tutaj pracę dla stolarza. Gdzieś na kasę tutaj, zobaczmy, co to na kasę jest za praca. O, widzicie, jest nawet po angielsku, na lotnisko Keflavik, czyli do jakiegoś baru. Trzeba znać bardzo dobrze język angielski, trzeba mieć czysty rekord kryminalny i najlepiej doświadczenie w takiej właśnie pracy. 12 godzin zmiany, 3, 2, 2. I kiedy dwie osoby potrzebują i można składać, nie jest napisane. Jest, do 1 kwietnia można składać te właśnie prace, także możecie tam jeszcze zobaczyć, co jest na biurze pracy. Co mamy tutaj jeszcze? Na piekarza mamy pracę, dano ogłoszenie 18 marca, także jest prawie świeżutkie. Wam powiem, że tak, tutaj trzeba mieć doświadczenie w piekarnictwie. O języku nic nie piszą, ale ja wiem, że do piekarni trzeba w tej chwili znać język angielski. I tak w ogóle, co jeszcze mamy tutaj? W sumie już tak naprawdę to nie będzie tych ogłoszeń, bo tu mamy aż Seydisfjordur do pizzerii, do robienia pizzerii, co jest właśnie. Tak, oferują mieszkanie, także to może być nawet dobra oferta dla kogoś, kto po prostu przyjechał dopiero do Islandii. To było, o tutaj, pizza szef na 100% praca. Musicie patrzeć, które prace są właśnie na 100%, gdzie one się znajdują i przede wszystkim,
jaka data jest zamieszczenia tego ogłoszenia. I tutaj są te właśnie oferty, ale mówię, z biura pracy jest ich wyjątkowo mało i po prostu ciężko jest coś znaleźć. Są oczywiście jeszcze gazety, są inne strony, także dajcie mi znać gdzie, wtedy ja będę Wam tu pokazywać jak to wygląda. I jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, chcielibyście coś, żeby coś innego było tu pokazane, to piszcie do mnie na e-mail 66stopnie.is@gmail.com. Subskrybujcie oczywiście kanał i kliknijcie ten dzwoneczek z boku, żeby być na bieżąco. Mam nadzieję, że Wam się podoba taka forma właśnie omawiania ogłoszeń. Ja z mojej strony postaram się to robić jeszcze lepiej, aczkolwiek nigdy tego nie robiłam, więc jest jak jest na razie, dlatego sugestie mile widziane. Pamiętajcie też, że możecie współtworzyć ze mną ten kanał, także jeżeli macie jakiś pomysł, chcielibyście o czymś opowiedzieć, macie jakąś historię ciekawą, pozytywną, negatywną, gdzieś Was oszukano, piszcie do mnie na maila i po prostu możecie zapisać to, że chcecie, żeby to było anonimowe. Ja na ogół zresztą nie mówię, że pani A lub pani B właśnie do mnie napisała, po prostu to są takie anonimowe rzeczy, jeżeli robię coś takiego. I ja po prostu będę mogła przeczytać to, żeby inni widzieli, że są sytuacje na poważnie, gdzie ludzie są oszukiwani. A dzisiaj w branży restauracyjno-hotelarskiej, kuchennej, niestety nagminnie osoby są bardzo oszukiwane i po prostu trzeba zacząć o tym mówić. No dobrze, kochani, ja Wam życzę miłego weekendu, poszukiwania pracy, jeżeli jej szukacie, i aby Wam się wszystko udało. A ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!